Previously on The Witcher Wild Hunt. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Dobra, to trzeba popytać o tego gryfa. Spytaj myśliwego. Jest dobra. Tam kto? Pewnie poszedł polować. Zmysły? To ciekawe. Co my tu mamy? Tam coś? Ej. Nie, owoc nie. Jeszcze coś tu musi być. A! Ślady są świeże. Są ślady. Mysław dopiero co wyszedł z domu. To jest ten Mysław. Dobra. To idziemy za śladami. O, mega. Mamy pierwsze takie polowanie jakby. Na razie za gościem, ale... Jeszcze później za potworem. Dobra. Chodź, chodź, podka. Jest Mysław. Witam. Ty jesteś Mysław. Słyszysz? No, coś słyszę. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. No. Ja idę do lasu ciała, za grubszą. Powiedz mi o ciała. Gdzie znalazłeś innych wygartczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi No, mówię. ten. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Kundle? Znaczy, jeśli pomożemy. Nie, na nich pewno. Tych srebrnych mieczy. Nie ma sprawy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Dobra. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Dieter. Znałeś go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Dobra, nie chcę wiedzieć na... Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To ja, nie? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Dobra, lecimy dalej. Wiesz coś o tym gryfie? Zapytaj... Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. I punkty umiejętności. Dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf mnie z oczy. To sobie zobaczę. Postać. O, mamy punkty wreszcie. Dostępne punkty. Dobra. Teraz tak, w co jechać? W szermierkę? Silny atak. Szybki atak. Znaki. No na razie pojedziemy w to. Dostępne punkty. To już mamy, tak? A, to już mamy. Okej, to bierzemy to. Co teraz? Muszę to chyba umieścić. Okej. I to, nie? Nie, to już mamy. Dobra, to tutaj jedno. Do tego tutaj kwadracika musimy włożyć. Ciekawe. Wydane punkty dostępne. Dobra, wszystko. No ale to jest zagmatwane to wszystko na razie. Dobra. Dawaj, Mysław, dalej. To tu? Ej, zgadłem. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Mani, nie godaj. Dobra? Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywaj. Bywajcie. Okej, to teraz mamy...
Jeszcze tą zielarkę, a tu jeszcze coś. Biwak? Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. Okej. Okej, tu coś widzę. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Jest. Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. A, dobra. Wszystko określę. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Okej. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Dobra, gryfy ciekawe. Wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Okej. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. No to jeszcze tą zielarkę muszę zapytać. Witam. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj ta zielarka. To ten czerwony kwiat. No, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. O. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam. A, coś tam, dobrze coś... wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nilfgaard ceni sobie jedno, porządek. Gryf go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. No, dobra. Nie. Ale mam robotę. Prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Nie będę chędożył od razu. Dobra, musimy znaleźć ten... całe zielsko. Ale tu tego pełno. To jest gdzieś pod wodą. Dobra, tu nurkujemy. Powietrze, widzę. To jest to? Już? Dobra. Nieźle, to mamy, to lecimy dalej. Ulepszone bronie, tam mam jakieś... Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. A, do Wesemira. No, jestem. Tak? W czym rzecz? Mam wszystko. Przyjąłem zlecenie. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. No, a czego dobrze mógł wieś. Chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. No śmierdzi jak... Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy.
Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Okej. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Idziemy od razu. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Superowo. No, jestem gotowy. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Gotowy. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. Okej. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, ja nie mam jeszcze kuszy. Tam w cieniu między brzuskami. To jest ciekawe. Czy się uda bez tej kuszy? Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Zanim my znajdziemy Yennefer. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. Mhm. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Przynęta, dobra. Tyle czekaliśmy? O. Musi być gdzieś niedaleko. Jest nasz gryfik. Chodź, przywitamy się. Czekaj. Co? O, jest kusza. Dobra. Kusza? Dzięki, Vesemir. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Pewnie, że się przyda. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. No. Pierwszy poważny przeciwnik. Tu mamy kuszę. Okej. A, nie trafię. O, nie jest tak łatwo, musi tu podejść. Łoż ty. O, trochę ogłuszony. Oj, będzie ciężko z takim gryfem. Kurde, nieźle. No, podoba mi się taka walka. Kurde, mogłem sobie jakiś lepszy sprzęcik zrobić. No, to nie jest tak łatwo. Dobra, mamy ten grom. Pięknie. Znaki się przydadzą. No. Dobra, zjemy coś? Próba. Ładuj tą kuszę. Ale mega.
Już nie mam jedzenia. Kurde, jak to wygrać? I co pas? Dobra, damy radę. Medytacja. Nie daj mu uciec! No i jest gryf, ale ja mam bardzo mało życia. Dobrze, sobie poradzimy. Kurde, on ma bardzo dużo. Nic nie wiem. Nie, chcę cały czas Quen. Tak jest, cały czas Quen, ale on mi walnął, nie wiem jakim cudem. Oż ty w mordę. Szkoda, że się nie regeneruje w ogóle zdrowie. Bardzo ciężko. No dawaj, dawaj, gryfie. Tak to chyba go nie zabije. Nie. No jeszcze raz, nawróć. Okej. Kurde, uciekł mi. Rzeźnia jest jedną na takim pasku zdrowia. O, ma bardzo dużo. Kurde, sporo ma tego. Okej. Damy radę. Ale jest rzeźnia. Chcę przyznać. Chyba się nie przygotowałem w ogóle. Leciałem na pałę. Kurde, przebił mi. Jeszcze raz. Mega walka, jak tacy będą bossowie, to jest coś pięknego. Poszedł? Poszedł. Coś pięknego, naprawdę. Takie walki? Nieźle. Emocje? Nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. No, w ogóle się nie przygotowałem. A na przykład? Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konia. Mega. Widzimy się w karczmie. Dobrze, dobrze. Tutaj mamy to. Trofeum. Pierwsze trofeum. No i co dostanę za to? Co to jest do cholery? Żyto. To jest żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego?
To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli zagubię go. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! No niestety. Mam tą... Czego? Mam to trofeum. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. No jasne. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Złoto? O, opcje dialogowe. Wybór czasowy. Kurde, dobre. Weź albo odmów. Wezmę. Co się będę?